Dzień dobry! Cześć, to Bruder, pan Antek, Justynka, mama i tata. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy pole z rzeżuchą. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Anteś jest przygotowany, ma klasa z Lemkenem, z tyłu, z Pottingerem. Mamy Antek. Mamy jeszcze John Deere'a i tego Fligla. I tutaj będziemy nalewać wodę. Musimy pierwsze trochę zmoczyć tą rzeżuchę. Rzeżuchę, tą watę. Wata jest, słuchajcie, sucha. Się... Tutaj patrzcie, suchutka jest. Tutaj. Bo później nam się będzie przyklejać, nie? Rzeżucha do tego. Pamiętacie, jak zawsze robiliśmy i w koła się wlepiała. Jeszcze? Dobra, oblewaj watę. Nie, to mogłaś, ja. No to jak będziemy wrzucali, to najwyżej ten. Wlewamy tutaj, jesteśmy tutaj u nas. Słuchajcie, bo nie chcemy, żeby się polało. I nie chcemy, żeby na podwórku ziarenka wywiało, nie? Co już ty nam myślisz? Dyry! Uwaga! Dyry. I Antoś, już Antoś, otwieramy. Antoś, trochę w miejscu stoi, żeby ona się namoczyła. Leci? Leci? No leci. Czujesz mokę? O no, no, no. Uwaga. I co, Justynka? Mokre? Mokre. To może przejść trochę dalej, żebyś porobił trochę mokrego. Uwaga. Ojej, tu jest aż mokry ten. Podłoga aż mokra jest. Weź Antek ten, przejedź mi do miejsca. Ja to może zrobię moim sposobem. I teraz zamknij i cofnij. O, traktor cofa, patrzcie. Justyna, tak nie. Na skręconych kołach. Mamo, dolej, już się skończyło. O, trzeba dolać. Uwaga, dolewka leci. Coś polało. Oja. Ty, Justynka, lubisz takie rzeczy, nie? Lubisz takie rzeczy z taką wodą, co? Aha. Nawet eksperymenty. Serio? Eksperymenty też lubisz? Jak się zaś obleje. Oja. Lubisz takie rzeczy? Ojej mi się. Jak to? Tu się coś odczepiło. Dobra. Agulek kiszony. No to dobra, to ja sobie może wstanę. Przejdę z tej strony jednak. No i co teraz robimy? Leci jeszcze? Masz jeszcze wodę? Czy dalej? No mama, już dalej, bo już nie leci. Okej. Okay. Znowu idzie woda. Może tak bili, teraz bili. Na pewno dalej. A jak będzie za dużo? Dobrze, a co my potem zrobimy z tą rzeżuchą? My ją tutaj tak zostawimy na środku wejścia? No nie. Nie? Nie. Czemu? Ale. I co, Antoś, jak idzie tutaj? Taki pasek. Po malutku widzę, że jedzie. Co? No. Żeby nie jest wylać. Jest taka mokra. Ej, Justyna, masz już rzeżuchę? No. Ej, słuchajcie. Ej, czekaj, ja robiłam nawet rzeczy. Tato, może zrobię to szybkim sposobem. Antoś, ty tak polewasz? Tak chyba nie wolno polewać. Wolno? Jak? Justyna! Wolno tak... O Jezu, jak się tutaj leje. O. Zmięknie nam. Antek, tutaj. Okay. Antoś, to jest system chyba jakiś... przyspieszony, co? Mamo, skończyła się woda! No jeszcze nie skończyłem, no bo wszystko jeszcze nie jest. Ale to chyba nie trzeba aż tak dużo, synuś. Tutaj mamy jeszcze trochę. No. Wystarczy zamoczyć rękę. Ja sprawdzę, ja zrobię. Uwaga. Wiecie co? On tu jeszcze. Dobra, ja dobra, to jeszcze polejemy. Mogę? Eksperyment. Dobra, weź sobie wymoczcie trochę tego. No. Zamoczcie trochę tej waty. No dawaj, Antoś, dawaj jeszcze. Dobra. Potem musicie to porozkładać, żeby woda było w miarę równo. Antoś! Tak jak pole, co? Zalewasz się. Ona teraz ci objętość. Dobra, to więc może dajmy o tak, o to tu dajmy, o myślę, że o tak. Antek jest... Proszę się przesuć. Słuchajcie, zaraz do was wrócimy, tylko tutaj zrobimy w tym pole. W tym pole.
Hej, my już tutaj wróciliśmy. Dobra, patrzcie. Jest pola przygotowane. Antoś... Otwieraj siewnik. Mam jechać, o tak? Otwieraj siewnik. Najpierw trzeba materiał siewny wsypać. Justynka ci wsypie. Zobacz, czy jest zamknięte. Do siewnika. Jest zamknięte, czy nie? O, teraz tak. Justyna, masz wsyp to? Dobra, wsypujcie. Uwaga. No. Oj. Zobaczcie, ja jakie małe ziarenka. Ja nie wiem, co znaczy. Uja, z jednej strony jest więcej. A, bo jeszcze jedna delikatnie, ten. Delikatnie, Antek, bo się klei do rąk, nie Justyna? Przykleiło się. Dobra. Mi się nie przykleja. Zamykaj Justyna. Tą. Zamykaj klapę Justyna, ty nasz farmingu jeden. Dobra, podjeżdżamy, uwaga. Najpierw wały chyba wchodzą. Potem traktor. A czemu tak w poprzek? No nie wiem. Tylko, że tutaj to będzie... Mamy źle pole. Pole trzeba przekręcić. O! I teraz będzie lepiej. Teraz musisz... Weź ten Antek... Bardziej tak przejedź, żebyś później... A, no, możemy się tym pobawić. Dobra, otwieraj. Dawaj, jedź. Już jesteś? Nie, dobra, zamknij. Teraz zakręt. Uwaga. Dobra, to posprzątamy to. Przecież już chyba ty. Pokaż. Nie, jeszcze weź, może tutaj wygrzebiesz. Ej, tak mało jeszcze zostało. W jednym miejscu się po prostu troszeczkę więcej tutaj nasypało. Ale powiem wam, że fajnie wyszło. I od tego może pobawić. Patrz, Justynka. Ale nie tymi ziarenkami. Patrz, Justynka, można te ziarenka takie tutaj trochę rozsypać. Tą stronę, o tu jest trochę. I tutaj jest jeszcze na tych kapelkach, to możemy tu pozbierać. No. Justyna, z tamtej strony, zobacz. Tak więc, wiecie co? Zrobimy tak, że każdego dnia będziemy robić jedno zdjęcie, wrzucać. Albo i na mediach społecznościowych i zobaczymy, jak będzie rosło. I po prostu będziemy w każdy dzień robić taki relację z tego wzrostu, nie Ania? Tu mamy ogrzewanie, ale nie wiem, czy tutaj zostawimy, czy może damy jednak na blado tam, żeby też trochę słońca wchodziło. I myślę, że będziemy podlewać ją może nawet wozem strażackim. Oja! Ej, Justyna, ten wozem strażackim co go lubisz? To żebyśmy sprawdzili, jak to działa, jak będzie działało, czy... Słucham? Idziemy jeszcze po wóz, żeby sprawdzić. Nie, wóz to jutro. To już jest dość mokre. Nie, bo mokre. Nie można tak mocno zalać, wiesz, ale jutro damy za to, dobra? Jutro nalejemy do wozu strażackiego i będziemy podlewać tym wążem. I tam jest, wiesz, taka pompka, będziemy tak pompować. Ja zaklepuję sobie. Będziemy polewać. Ja zaklepuję sobie. To może jeden dzień jedna osoba, drugi dzień. Tutaj jeszcze macie ziarenko, ale kochani. To jeden pierwszy. Kochani, tutaj macie jeszcze ziarenka. Halo? Ile weźmiesz za jego wypożyczenia? 1000 złotych. No to powiedz, ile kosztuje. Dobra, słuchajcie, ogarniemy jeszcze tylko to pole i ja już będę uciekał. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia, pa! Pa!